Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World, a to jest przegląd Jaguara E-Type'a, którego widzicie tutaj wyglądem, no przypomina nieco ogórka i tak jest nazwany też w społeczności Need for Speed World, jak widziałem na NFSW. Został stworzony taki temat, który opisuje, że tak powiem, potocznie różne samochody. Możecie sobie zobaczyć, może podeślę wam, może dam link w opisie. A teraz wracajmy do Jaguara. Jaguar jest to samochód, powiem wam, nawet całkiem niezły. Jak pamiętacie, robiłem przegląd niedawno Lamborghini Countach i powiem wam, że w sumie Jaguar jest dosyć podobny, z tym, że skręca troszeczkę gorzej, ma lepsze przyspieszenie, ale za to świetną przyczepność. Naprawdę bardzo przyjemnie się go prowadzi. I zaraz zobaczycie w wyścigu, ze mną jest tutaj Avenger.pl oraz Puma 17 i zaproszę ich na wyścig, może bezklasowy jakiś. Mam zamiar jeszcze pojechać wyścig klasowy w klasie B, żebyście mogli żebyście mieli po prostu pogląd na to, jak wóz sprawuje się w praktyce troszeczkę. Także zobaczycie to zaraz. Mam w nim stat 596, jest to prawie wymaksowany w klasie B. Osiąga prędkość maksymalną na poziomie 308 km na godzinę, także jest to dużo, jest to troszeczkę więcej niż w Lamborghini Countach. No tu też troszeczkę chyba lepsze części, nie pamiętam jakie tam miałem, ale chyba też podobne. Są to, mówię wam, bardzo porównywane samochody. Zaraz zobaczycie, jak się spisuje na przeciw Dodge'u Challengerowi Concept oraz... A, nie zdążyłem zobaczyć, ale Avenger chyba ma MR2. Tak, zgadza się. Czyli tak, nitro tutaj mamy słabe. Także Avenger poleciał swoją MR2. Od razu nie ma się co łudzić, powiem wam, że z MR2 Jaguar nie ma co się równać, niestety. Przede mną jest Puma 17 w swoim Dodge Concept, który był dostępny do kupienia, właściwie do dostania w prezentach, gdy się kupowało paczkę, paczkę boostów, chyba za 8000 boostów, za 40 zł, więc wtedy się go właśnie dostawało. No i jest to bardzo, bardzo unikalny wóz z Need for Speed World i chyba ani razu jeszcze go nie było u dealera samochodowego. I teraz mogę się popisać tylko i wyłącznie tym, że bardzo dobrze Jaguara się prowadzi. Nawet nieźle skręca. I przede wszystkim przyczepność. To jest na pewno atut tego samochodu. No i nienagalne przyspieszenie. Powiem wam, że na wyścigu w klasie B raz był taki moment, że po prostu gracze jeżdżąc MR2-kami, bossami 69 w wyścigu klasowym, był taki moment, że po prostu wszystkich doganiałem. To jest też za sprawą właśnie tego dobrego sprowadzenia. Skręt nie jest jakiś bardzo imponujący, ale jest bardzo przyjemny i łatwo opanować Jaguara. Czyli na zakrętach nie tracimy dużo prędkości, dlatego mogłem tych graczy w trybie multiplayer, gdy nie używali nitra szczególnie, dogonić. I nawet udało mi się raz wygrać, ale to na totalnym farcie, bo między sobą się tam ramowali gracze i w ogóle. Także nie łudźcie się, że wygracie Jaguarem bez jakiegoś tam problemu na klasowych wyścigach. Nie, nie, nie. Jeśli chcecie po prostu się pościgać ze znajomymi, brakuje wam w garażu właśnie jakiegoś Jaguara, wtedy decydujcie się na właśnie E-Type'a. Jak pewnie słyszycie, dźwięk samochodu również nie zachwyca, nie ma nic w nim unikalnego. Nie ma w nim nic unikalnego. Także pod tym względem też tutaj nie ma nic ciekawego, co może zaoferować. Bodykitów, spoilerów ani masek też do niego nie założymy. A nie wiem, czy potrzebuję w ogóle, żeby do niego zakładać. Jest w sumie dosyć ładny bez tego. Przypomina nieco ogórka, ale myślę, że gust jest nie jest kwestią do dyskutowania. Jest to kwestia po prostu indywidualna każdego z nas, prawda? Okej, i ukończyłem wyścig na ostatniej pozycji. Pokonała mnie MR2 bez jakiegoś tam większego problemu. Nie pokazałem wam, jakiej prędkości osiągnąłem, a to jest istotne w sumie. Ale no, przegrałem z MR2. Jak widzieliście, Perfect Start dał o sobie znać bardzo, bardzo wyraźnie tutaj. Pojedziemy sobie jeszcze jakiegoś długiego sprinta. Wallein State Sprint 10 km.
Ruszamy. Widzicie, że Challenger Concept również nie ma jakiegoś imponującego nitra, ale za to Puma 17 wydłużył je sobie. Dzięki temu osiągnął jakąś tam przewagę na początku. Wow, ja tu mogę tylko się popisać dość dobrym przyspieszeniem. No, w sumie jak na klasę B też niezłą prędkością maksymalną, bo 308 km to jest naprawdę sporo. Później wam jeszcze to oczywiście pokażę, jak wyjdę z wyścigu. A jeszcze mam, tak jak obiecałem, zamiar pojechać wyścig klasowy w klasie B. No i zobaczymy, jak mi tam pójdzie. Mam nadzieję, że nieźle. Chociaż naprawdę jest ciężko wygrać Jaguarem, mimo swoich osiągów. Jednak brak nitra na wyścigach klasowych to jest naprawdę poważny mankament. Brak nitra. Można tak określić samochody, które mają po prostu słabe nitro. Ok, udało mi się tutaj chłopaków wyprzedzić. No i może uda mi się tutaj osiągnąć prędkość maksymalną. Jak widzicie, do owej rozpędza się dość wolno mój Jaguar. Dlatego ja sobie ulepszyłem tutaj katapultę, moc katapulty. Oj, uwaga, jest! Było 304, aj! A maksymalnie jest 308. Także nawet nie udało mi się w 100% osiągnąć prędkości maksymalnej. Ale w sumie do 200 km rozpędza się całkiem nieźle ten Jaguar. Jak na klasę B, bo oczywiście z lepszymi częściami robiłby to lepiej. Ale myślę, że też nie ma sensu wbijać go do klasy A. Szkoda, że właśnie teraz, tak sprawdzałem, jeżdżąc z jakimiś gorszymi samochodami na wyścigach bezklasowych, sprawdzałem, że teraz matchmaking działa no kiepsko, potrafi dobić mnie do graczy z klasy S, gdy mam klasę C. To jest poważny mankament. Ale dobrze, że w ogóle wyścigi klasowe są. Jakiś czas temu, jak właśnie wchodził podział na klasy, matchmaking działał bardzo dobrze i bardzo fajnie dobierało tutaj mi przeciwników w wyścigach, a teraz no niestety zostało gdzieś tam to zachwiane. Nie wiem, czy to celowo, czy bezcelowo. W każdym razie, tak, żeby pojeździć sobie klasowy, no, żeby pojeździć sobie swoją klasę jakimś tam słabszym samochodem, no to niestety musimy liczyć tylko na wyścigi klasowe. Ok, dojechałem na metę jako pierwszy. A teraz sprawdźmy szybko. Aha, jeszcze ten wyścig na trybie multiplayer. Ok. No i jedziemy. Co ten gościu? A, to speed hacker jest. Czy może cheater? Może tak. Więc na początku mnie koleś przyblokował nieźle. Nie wiem, czy to odrobię. W każdym razie może być to też pomocne, bo jak wiadomo, z przodu zawsze cały peleton się ramuje ze sobą. A może uda mi się właśnie dzięki temu podgonić tutaj większość. No zobaczymy, jak to pójdzie. W każdym razie na zakrętach radzę sobie świetnie. No i wychodząc z nich również mam całkiem niezły pakiet przyspieszenia. A to jest pomocne. Panowie, spadówka. A ktoś chyba oponkę zrzucił? Nie, na szczęście stoi. No i mam tutaj ulepszoną katapultę. Z killami sklepowymi, także nie jest to też hardcore. I zobaczmy, jak to działa. Udało mi się jedną Toyotę wyprzedzić. Może jak dobrze pójdzie, to uda mi się osiągnąć nawet prędkość maksymalną, ale zobaczymy. Jestem na trzeciej pozycji. Jestem na drugiej pozycji, chyba zaraz za oszustem, który niefortunnie zramował MR2. Zgadza się? Nie, to nie oszust, to akurat MR2 jest. Oszust został z tyłu. Tacy zawsze mają... szkoda po prostu komentować. Który to było? Ten.
w M6. Nie dość, że miał speedhacka, to jeszcze przegrał. No cóż, bywa i tak. Więc, no tak to wygląda. Jeszcze wam pokażę właśnie tą prędkość maksymalną. Ja to zawsze testuję w tym miejscu, jadąc sobie od tego draga. Więc zobaczcie sami. Przyspiesza całkiem ładnie. Od 0 do powiedzmy 150. Potem zaczyna to przyspieszenie maleć, moim zdaniem. No i powyżej tak 250 już w ogóle cienko się rozpędza ten Jaguar. Ale pokażę wam prędkość maksymalną, bo są czasami takie wyścigi klasowe, gdzie to się naprawdę liczy. A Jaguar nie traci jej dużo, tej prędkości na zakrętach, więc przy czystej jeździe można nawet całkiem nieźle na tym wyjść. A jednak jest to 304 km na godzinę. Jak was, nie tak jak was okłamałem, 308. Gdzieś mi się ubzdurało, że 308, ale to nieważne. Czyli w sumie samochód dość porównywalny do Lamborghini Countach. I moim zdaniem nawet troszeczkę lepszy, chociaż to też zależy nieco od trasy, prawda? Ale i tak nie ma co się nim pchać na wyścigi klasowe, bo tam zawsze wygra Nitro w Toyocie MR2. Chyba że jeździmy właśnie ze znajomymi i chcemy jeździć bez power-upów, wtedy Jaguar może pokazać swój pazur. Chyba że jeszcze tak bardzo ulepszycie go pod względem skillów, że będzie no, jak rakieta leciał. Powiedzmy, że na przykład wsadzicie czterogwiazdkowe skille, czy trzygwiazdkowe chociażby skille na ulepszenie katapulty oraz tam jakieś trzygwiazdkowe skille na doganianie, czyli wzrost osiągów, jeśli jesteśmy na trzeciej lub niższej pozycji. Także tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi od strony osiągów. Teraz zobaczmy sobie w garażu. Żeby nie być gołosłownym, wejdźmy sobie do warsztatu z częściami, zobaczymy, czy tam coś w ogóle jest. Wydaje mi się, że są tylko spoilery. Znowu was chyba okłamałem na samym początku. No i patrzymy. Pakietów karoserii nie mamy żadnych, ale za to mamy spoilery. Dobra, zobaczmy sobie, jak będzie wyglądał ten Jaguar ze spoilerem. Prawdziwy tuner. Bez spoilera wygląda tak, czyli standardowo. No cóż. Spoilery moim zdaniem, jak na mój gust i myślę, że na gust większości ludzi, do tego samochodu totalnie nie pasują. Masek też tutaj nie mamy żadnych, a szkoda, maskę przydałoby się nawet trochę może zmienić. Także tyle jeśli chodzi o części do tuningu wizualnego. O kurde, znowu tu wszedłem. A teraz sprawdźmy sobie, ile kosztuje aktualnie Jaguar E-Type u dealera samochodowego. U dealera. Jaguar, jesteś tu. Jaguar kosztuje 3100 boostów wersja zwykła oraz 3400 boostów wersja World Vintage. Vintage czy Vintage, nie wiem, Icon się nazywa bynajmniej. Mamy tutaj pakiet części wyścigowych Gromlena, tuningowanych oraz polepszenie Nitro, co się w ogóle tutaj nie nadaje. I tak to właśnie wygląda. Jaguar, mam nadzieję, że opisałem go dość obiektywnie i będziecie teraz mieli obraz na to, jak ten samochód wygląda. A tymczasem ja się z wami żegnam i zapraszam ponownie na mój kanał po więcej nowości z Need for Speed World i nie tylko. A tymczasem żegnam się z wami i trzymajcie się, do zobaczenia, heja!